Natychmiast, drugie. Co? Co? Ktoś idzie? Ktoś idzie? Ole, 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 cześć, to ja Oliwka, witajcie na moim kanale. Dzisiaj opowiem wam o moim przypale w restauracji. O mojej takiej małej lub dużej, nie no, takiej no małej przygodzie. Przygoda ta wydarzyła się w miarę dawno. No i po prostu długo się zastanawiałam, czy nagrać o tym filmik, czy nie. No więc jednak się zdecydowałam, że nagram, więc zapraszam na ten odcinek. Przygoda ta, jeżeli dobrze pamiętam, była 27 stycznia. Tak, w styczniu ona miała miejsce. No, dawno to było, dawno. Tak jak mówiłam, długo zastanawiałam się, czy ten filmik nagrać. No ale dobra. Było to w restauracji. No, w końcu to była przygoda w restauracji. Byłam w restauracji, ponieważ moi dziadkowie wyprawiali jakby swoją 50. rocznicę ślubu. No i podczas tej imprezy trzymałam się z moją kuzynką Martą, którą pewnie bardzo dobrze znacie, oraz też z naszą kuzynką Kasią. Więc jakby miałam takie towarzystwo. To był już któryś nasz raz bycia w tej restauracji. Ja miałam tam wyprawioną komunię, Emilka tam miała chrzest i roczek. Właśnie, na moim kanale dawno wstawiałam taki krótki filmik z urodzin mojej siostry Emilki, tego roczku. Więc jeżeli nie oglądaliście, to możecie sobie tam zerknąć. I tam troszeczkę tej restauracji pokazane jest. No właśnie, w tej właśnie restauracji, no parę razy już byłam, bo właśnie tak jak mówiłam, moja komunia, Emilki tam chrzest, roczek, Marta też tam miała komunię, Kasia też już parę razy tam była, więc tą restaurację ogólnie, no powiedzmy, że w miarę znałyśmy. W tej restauracji były takie schody i nas czasem interesowało to, co może się znajdować na tych innych piętrach. No i na jakiejś imprezie, już nawet nie pamiętam na jakiej, oczywiście w tej restauracji, dowiedziałam się od taty, że ta restauracja też wynajmuje pokoje, więc to też jest taki a la hotel. No to więc wiedziałam już, że pewnie na górze są pokoje, więc moja ciekawość była zaspokojona. No i tego 27 stycznia na tej imprezie ja z Martą i Kasią robiłyśmy przeróżne rzeczy. I Kasia w pewnej chwili wymyśliła, żebyśmy poszli do góry. Zobaczyć, jak tam to wszystko wygląda. No i my szczerze z Martą troszeczkę się bałyśmy, no bo jednak nie wiedzieliśmy do końca, czy tam można wchodzić. No i nigdy tam nie mieliśmy w ogóle takiego pomysłu, żeby tam wchodzić, nie? Więc się trochę bałyśmy. No ale poszliśmy. Za pierwszym razem poszłyśmy szybko, 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 żeby nikt nie zauważył, na to pierwsze piętro. No i tam były jakieś pokoje i tak dalej, te różne korytarze. No ale potem szybko stwierdziłyśmy, że nie, my już chcemy schodzić, więc szybko zeszłyśmy. Ale właśnie, będąc na tym pierwszym piętrze, zauważyłyśmy, że jest jeszcze drugie piętro. Więc potem, po małej naradzie, znów weszłyśmy na górę, tym razem na drugie piętro i też sobie tam zobaczyłyśmy. No trzeciego piętra nie było, więc chwilę się porozglądałyśmy i znów zeszliśmy na dół. I potem postanowiłyśmy, że nagramy sobie ten taki mały sekret restauracji, no jak po prostu wyglądają te różne korytarze i tak dalej, żebyśmy mieli taki na pamiątkę filmik. Więc Marta wzięła telefon i poszliśmy nagrać pierwsze i drugie piętro. No i nagraliśmy, zeszliśmy znów na sam dół, no i chcieliśmy zobaczyć, jak to wyszło. Tego filmiku nie było. Nie wiem czemu, po prostu się nie nagrał. No i my byłyśmy już zawiedzione, że się nie nagrało. Więc postanowiłam, że wezmę od mojego taty kamerę. No bo my byliśmy na imprezie z okazji 50. rocznicy ślubu moich dziadków, więc tata wziął właśnie kamerę, no żeby tam ponagrywać na pamiątkę tą samą imprezę. No więc poszłam do niego, zapytałam, czy mogę wziąć tą kamerę, żeby tam nagrać te pokoje, jak wyglądają i tak dalej, nie? Bo po prostu opowiedziałam tak po skrócie, że tam poszłyśmy sobie łazić, no i czy mogę po prostu wziąć kamerę, nie? Żeby tam to nagrać. Tata się oczywiście zgodził, no i poszliśmy. I właśnie za tym czwartym razem, idąc na tą górę, zdarzyła nam się ta przygoda, ten lekki przypał. No i oczywiście mieliśmy ze sobą tą kamerę, przecież chciałyśmy nagrać te pokoje, no więc kamera była z nami i była też włączona, więc ta przygoda nam się nagrała. I teraz zapraszam was na krótki filmik z tej przygody. Hejka. No, hejka. Witamy. Mam nadzieję, że mnie widać. Idziemy tam najpierw się tam pokazać. Teraz właśnie odkrywamy nowe miejsce. Restauracja. Wiecie, mu coś się wydarzy.
Dobra. Jest zarobiście. Jest na krem. Tu już jest koniec? Tak, tu jest koniec. Tak, tu jest koniec. Dobra. To jest pierwsze piętro. Oczywiście na dole jest restauracja. W której teraz jesteśmy? Mamy... Tak. Tak. Musimy gadać mega, mega cicho. Ja się boję. Drugie piętro jest o wiele lepsze. Więc zostańcie do końca. Tak, to był właściciel tej restauracji, tego Ala Hotelu. No potem już wyłączyłam to nagrywanie, no bo ileż można było nagrywać. No ale dosłownie wyłączyłam to nagrywanie, no to zaraz ten typek, no ten właściciel tego wszystkiego przyszedł, zauważył nas, no i dostaliśmy ochrzan, że mamy iść na dół, no bo to są pokoje i tu nie można łazić. Chociaż tak czy siak się cieszę, że dużo nagrałam, bo równie dobrze mogło być tak, że jak tylko bym się dowiedziała o tym, że ktoś idzie, od razu mogłam wyłączyć, ale nie. Miałam taką małą myśl, że dobra, potem będę żałować, że wyłączyłam i nagrywałam. Ale no, nie nagrywałam w nieskończoność, bo potem stwierdziłam, że no dobra, już bez przesady, już wyłączę, nie? Ale no, dużo się tak czy siak jednak tej przygody nagrało. I od razu, jak nam kazał właśnie zejść na dół, no to oczywiście tak zrobiłyśmy. I od razu dosłownie pobiegłyśmy, jak zeszliśmy na dół, do toalety damskiej, bo my się troszeczkę zaczęliśmy tego gościa bać, że ktoś tam jeszcze może nam powie, a wiedziałyśmy, że no do toalety damskiej no to nie wejdzie. I tam w tej toalecie trochę posiedzieliśmy, mieliśmy taką małą naradę. Jesteśmy w toalecie. Skrzyczał. Tak. I powiedział, że czemu jakby się ukrywamy. Pytał to? No nie wiem. To się po prostu nas odkrył, że się zwiedzamy ten hotel. Ja chcę już iść tej pracy. Po prostu nie zagrał. Ale nie napisane było, że zakaz wejścia. No właśnie. No właśnie, że akurat ten gość uszedł, nie? Trzeba było nagrać za pierwszym razem. No właśnie, trzeba było już nie iść. Ej, mogliśmy się w jakiejś kanapie gdzieś tam schować. No, mogliśmy. Tam za kanapami, gdzieś tam a było tyle miejsca. Szybko przejść. No, bo on, tak się, on szedł tam do końca, nie? Tak, no. Chyba, że sprawdzał, że jest światło, ja to mógł tam sprawdzać. Może tylko dlatego. Światło. No. Ale tam dalej jest zgasa. A jak gdyby zgasła tam gdzieś światło. I właśnie, przecież to było w nędze. To gdyby nie poszedł, to by już nam się nic nie stało. No właśnie. Ale on musiał usłyszeć, jak idziemy po schodach. No. Albo na przykład na kamerce zobaczyć, że idziemy do góry. Ej, właśnie na kamerach. Na kamerach, bo on mógł mieć kamerę podłączoną. No właśnie. O my God. Moim zdaniem na kamerach akurat. Tak. No masakra. No ale potem w końcu wyszłyśmy. No i jakoś przetrwałyśmy do końca imprezy. Gościu może nas jeszcze widział, ale na pewno już nie było żadnego ochrzanu. No i do końca imprezy byłam trochę przygnębiona, bo jednak... No wiecie, no sama nie wiedziałam, co o tym myśleć, o tej przygodzie. No ale po takich długich zastanowieniach no stwierdziłam, że ja przecież no nic złego nie zrobiłam, tylko po prostu chodziliśmy po pokojach. Ja rozumiem, jakbyśmy pukali do drzwi albo byśmy bardzo hałasowały, no to mógłby nam należeć się ochrzan, ale my dosłownie tylko chodziłyśmy i nagrywałyśmy te korytarze. No ale tak czy siak do końca dnia jeszcze byłam przygnębiona, ale po dłuższych, takich dłuższych przemyśleniach, no potem też jak wróciliśmy, to powiedziałam to rodzicom i po obejrzeniu tego filmiku, jak nam wyszedł, no to wtedy już zmieniałam nastawienie do tej przygody i teraz uważam za śmieszną sytuację, taką, no bardzo fajną przygodę. Teraz jak patrzę na ten filmik, sobie przypominam, to teraz aż chce mi się śmiać. Ale pamiętam, że podczas tej przygody, no, nie było ciekawie.
No i co? To koniec tego odcinka. Jeżeli film się spodobał, możecie zostawić łapki w górę, a także możecie zasubskrybować mój kanał tam na dole i wcisnąć dzwoneczek. Do zobaczenia. Pa!